Rozmowa dnia. W naszym studiu jest Jarosław Sellin, wiceminister kultury, gość Sygnałów Dnia w Radiowej Jedynce. Dzień dobry, panie ministrze. Stanisław Kogut, senator Prawa i Sprawiedliwości. 3 zarzuty korupcji stawia mu CBA. Zawieszony w prawach członka partii. No wiemy, że gdyby zapadł wyrok, to parlamentarzysta i uprawomocnił się, to parlamentarzysta traci mandat, a członkostwo partii w którym momencie się traci? Jak sprawa trafia przed sąd? To są zarzuty, które będą musiały być udowodnione, że są prawdziwe, więc dlatego zawieszenie. Natomiast wymiar sprawiedliwości w tym przypadku, czy na razie organa ścigania w tym przypadku działają prawidłowo i jeżeli takie zarzuty są formułowane, no to decyzja twarda w naszym środowisku, że nie chcemy z senatorem współpracować, stąd zawieszenie. Ale oczywiście te zarzuty muszą się jeszcze potwierdzić. Za to w wypadku innej decyzji wymiaru sprawiedliwości, te właściwie w aparatu ścigania pojawiły się ze strony opozycji zarzuty, że zbyt twarda z kolei była decyzja, jeśli chodzi o Franciszka i od tego pana, który na jednej z demonstracji obywateli RP i KOD-u wyzywał reporterkę Telewizji Polskiej i tam groził kamerzyście. Niektórzy mówią tak, no gdyby każdemu, kto do kogoś powie, że tam ci ręce połamie albo nogi z depo wyrywam, wysyłać policję i go zatrzymywać, no to niczym innym policja by się nie zajmowała w Polsce. No tam jest sformułowany taki zarzut podejrzenia przestępstwa o charakterze uniemożliwienia wykonywania kontrolnych działań, czy tam działań w ogóle dziennikarskich. Jest taki zapis i rzeczywiście no, taki dosyć solidnie wyglądający pan, który się rzuca na młodą dziennikarkę i takimi ostrymi słowy i takimi wulgarnymi słowy ją traktuje, no wyczerpuje znamiona tego podejrzenia, że chciał ją po prostu zastraszyć, żeby ona swoich obowiązków nie wypełniała. I to jest tego rodzaju zarzut. Ja uważam, że generalnie powinien wymiar sprawiedliwości reagować na tego typu fakty, bo one też owocują tym, co widzieliśmy dokładnie w tym samym tygodniu, kiedy to wydarzenie miało miejsce. Na przykład takim rozbujaniem emocji, że zaatakowano 3 biura poselskie Prawa i Sprawiedliwości w kraju. W tym jeden atak miał charakter, tak to sklasyfikowano w prokuraturze, miał charakter ataku terrorystycznego. Chodzi o to, co działo się w Sycowie. Tam rzeczywiście człowiek, który zaatakował to biuro, próbował budynek podpalić. W tym budynku obok biura mieszkali też ludzie. Kilkanaście osób tam po prostu mieszkało w tym budynku. Tak, na szczęście nikomu nic się nie stało, ale to było groźne i właśnie zachowania takie jak tego pana Franciszka J., które miały charakter publiczny, bo przecież on wiedział, że kamera pracuje, że go nagrywa, powoduje, że różne niezrównoważone emocjonalnie osoby mogą się zacząć tak zachowywać i to z tego trzeba brać pod uwagę również tego typu uboczne efekty takich zachowań. No przejdźmy do spraw trochę przyjemniejszych. Czy po wczorajszym spotkaniu wieczornym w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej już jakieś zaczęły krążyć SMS-y z informacjami o tym, którzy ministrowie powinni się pakować, a kto ich zastąpi? Ja mówię przyjemny temat, no bo dla pana resortu chyba o tyle przyjemny, że tu pewnie się nikt żadnych zmian nie spodziewa na stanowiskach ministrów. Ja wiem, że ku rozpaczy mediów i dziennikarzy moje środowisko polityczne wytworzyło taką wewnętrzną kulturę, że jesteśmy dosyć szczelni, a nawet bardzo szczelni, jeśli chodzi o wyciek informacji, zwłaszcza tych najciekawszych dla mediów, bo one, sprawy personalne są zawsze najciekawsze dla mediów, taka jest ich natura. Ale właśnie udaje się nam już od wielu lat, w przeciwieństwie do tego, jak prawica polska wyglądała w latach 90., udaje nam się już od wielu lat odpowiedzialne decyzje komunikować w odpowiedzialnym czasie i we właściwym czasie. I to będzie czas już po świętach. Mimo, że te narady na pewno, te wczorajsze narady wieczorne były istotne, bo zdaje się, że prezydium zarządu się od miesiąca nie zbierało, więc na pewno przedyskutowano szereg istotnych spraw i również planów na przyszłość, to jednak no my będziemy decydować o tym, kiedy i w jakim czasie i z jakiego powodu chcemy to komunikować mediom, a nie będziemy się opierać na jakichś przeciekach. Ten sam tytuł dzisiaj na różne sposoby w mediach, skoro o nich mowa. Unijna broń atomowa uderzy w Polskę, to jest to uruchomienie słynnego artykułu 7, którym już od pewnego czasu Polsce się grozi, czyli sygnał, że
może być w Polsce kłopot z praworządnością. Pierwszy krok na drodze do sankcji, jak podkreślają niektórzy. Unia nie chce nas słuchać, mówił wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Nie po to między innymi został premierem Mateusz Morawiecki, żeby chciała nas słuchać? Mnie zastanawia to, dlaczego akurat po 2 latach takich sporów teraz tę broń, jak to pan raczył nazwać atomową, Komisja Europejska chce wytoczyć w sytuacji, kiedy właśnie jest nowy premier, kiedy był na pierwszym szczycie, kiedy parę rozmów odbył i chce intensywnie dialogować z naszymi partnerami na Zachodzie. Czy przypadkiem nie jest to chęć zablokowania możliwości dialogu, bo widzą, że być może argumenty, które pan premier Mateusz Morawiecki w indywidualnych rozmowach już przedstawiał na tym ostatnim szczycie, zaczynają do niektórych przywódców Zachodu docierać, więc ktoś być może w Komisji Europejskiej jest zainteresowany, żeby ten dialog i większe zrozumienie zablokować. Bo dlaczego akurat teraz? Co takiego się stało? Przecież tylko jedna ustawa sądowa została przegłosowana i to w lipcu. No, dwie kolejne jeszcze ostatecznego kształtu nie przybrały, znaczy przybrały w sensie ustawodawczym, ale jeszcze nie są podpisane. Więc jakie argumenty chce tutaj Komisja Europejska użyć? To, że zdecydowaliśmy, że w takim, a nie innym wieku chcemy, żeby sędziowie poszli na emeryturę, to jest straszliwe naruszanie praworządności. Guy Verhofstadt, stojąc na czele grupy liberalnej w Parlamencie Europejskim, mówił, że do przyspieszenia prac nad uruchomieniem artykułu 7 wobec Polski może się też przyczynić kara dla telewizji TVN, bo to zagrożenie dla wolności słowa. Mówię o karze, którą Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wymierzyła. Prawie 1,5 miliona złotych. Tutaj też jest kwestia jakiegoś dialogu, który się odbywa między Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, a tym prywatnym nadawcą i ma być ten dialog kontynuowany, ale nie, ja nie słyszałem przestrzeni publicznej, żeby akurat ten argument był używany. No ja cytuję to, co mówił na konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim Guy Verhofstadt. Guy Verhofstadt to nie jest członek Komisji Europejskiej, to jest jeden z liderów nie najmocniejszej frakcji parlamentarnej. Cytuję to dlatego, żeby pokazać, jaka jest atmosfera mniej więcej w Brukseli. Ja myślę, że warto się dzisiaj przyglądać przede wszystkim temu, czy w ogóle taka decyzja zapadnie w Komisji Europejskiej, bo to jest decyzja, żeby skierować to podejrzenie o rzekomym łamaniu praworządności w Polsce do przywódców państw. I dopiero przywódcy państw, jeśli będzie ich 22, mogą tą procedurę uruchomić. Moim zdaniem to wcale nie jest takie pewne, że tych 22 będzie, może nawet nie być. Natomiast warto się przyglądać, jak zachowa się polski polityk w Komisji Europejskiej. Osoba o niezwykle szerokich horyzontach politycznych, pani komisarz Elżbieta Bieńkowska. Jak ona się zachowa w tej sprawie, no bo wywodzi się ze środowiska politycznego, z którego wywodzą się też europarlamentarzyści, którzy zagłosowali za sankcjami przeciwko Polsce, znaczy za drogą, która ma doprowadzić do sankcji przeciwko Polsce. Jestem ciekaw, znaczy życzyłbym sobie, żeby posiedzenia Komisji Europejskiej były transparentne, żeby może były nawet transmitowane, bo chciałbym wiedzieć, jakie argumenty tam są używane i jak się zachowuje polski polityk, który w tej komisji funkcjonuje. Wczoraj jest marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim podsumowywaliśmy zmiany z minionego roku. Sporo tych ustaw było, ale jedna ustawa, o której często mówiono, często w roku 2017, ostatecznie uchwalona nie została. Co z ustawą o dekoncentracji mediów, zapowiadaną kilkakrotnie? Tak jak jeszcze przed jakimś czasem z panem redaktorem o tym rozmawialiśmy, ona jest gotowa. Naprawdę jest gotowa. No tak, ale latem pan mówił, że jest gotowa i że jesienią będą prace w parlamencie. Nie, teraz ja mówię coś innego, że każdy projekt ustawy może być gotowy, może leżeć na stole i leży, natomiast potrzebna jest decyzja polityczna mojego środowiska politycznego, rządu, żeby tę ustawę i tej woli uruchomić. Nie ma na razie. Na razie nie ma. No, czekamy po prostu na tę decyzję. A jeśli chodzi o nowe pomysły na finansowanie mediów publicznych, tutaj coś się zmieniło w ciągu ostatnich miesięcy? Cały czas takiego docelowego modelu nie przeprowadziliśmy, nie wypracowaliśmy. Koncepcje różne są, natomiast póki co postanowiliśmy naprawić tę sytuację również dla radia publicznego, w którym teraz rozmawiamy, poprzez właściwe rozstrzygnięcie związane z rekompensatą za utratę wpływów abonamentowych z tytułu przyznawanych przez wiele ostatnich lat różnych ulg społecznych z płacenia abonamentu, bo to było rzeczywiście niewłaściwe, że państwo się decydowało na kolejne ulgi,
w dużej mierze uzasadnione, bo dotyczyły ludzi po prostu słabszych społecznie, można to tak określić. Natomiast jeżeli się decydowało na coś takiego, to powinno było zrekompensować ubytki mediom publicznym. I to zrobiliśmy i to jest poważna kwota, bo to jest prawie miliard złotych. No ale jest to też rozwiązanie, jak rozumiem, jednorazowe, więc tak czy inaczej to prawda, to nie jest zastanawianie się nad tym, jak to zrobić na stałe, nas czeka. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, był gościem Sygnałów Dnia i Radiowa Jedynki. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, i wesołych, szczęśliwych świąt życzę. Dziękuję, dobrych świąt życzę. 27 po 7.